kurczak z ziemniakami oraz brukselką. Ach, zaczynam. Nacinam nóżki kurczaka, żeby o wiele szybciej doszły. Przyprawiam solą i pieprzem oraz solidną porcją majeranku, który tak się kocha zdrowiem. Obsmażam je na złoto-brązowy kolor i dodaję jedną czerwoną cebulę pokrojoną na duże kawałki oraz połówki małych ziemniaków. Wszystko przyprawiam tymi samymi przyprawami i jeszcze przez chwilę smażę, żeby się skarmelizowało. Zdejmuję silikonowe rączki z garnka, dzięki temu mogę go wrzucić do piekarnika i tak też się dzieje. I w tym czasie zabieram się za brukselkę. Wiem, że nie wszyscy kochają to warzywo, ale wierzcie mi, w tej wersji polubicie je, ponieważ obsmażam połówki brukselki na maśle, dodaję jeszcze żurawinę, sól, pieprz i balansuję wszystko dobrym octem jabłkowym oraz miodem. Z garnka również zdejmuję silikonowe rączki, ponieważ trafia do piekarnika. Wszystko po 20 minutach ląduje na talerzu. Jeszcze troszkę świeżych listków brukselki do ładniejszego wyglądu. No i muszę to powiedzieć. Kurczę, jakie to jest dobre!